Ja należę do pokolenia z okresu transformacji. W okresie transformacji było bardzo duże zapotrzebowanie na audytorów. To były czasy, kiedy prywatyzowano przedsiębiorstwa w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, kiedy przekształcano przedsiębiorstwa w spółki akcyjne, a później wprowadzano również na giełdę, bo to były czasy, kiedy powstała również giełda papierów wartościowych. Bardzo dobrze przypominam sobie te pierwsze momenty, kiedy giełda startowała i główną naszą troską było zbudowanie zaufania inwestorów do rynku kapitałowego. Pierwsze 5 prospektów było wspomagane przez międzynarodowe firmy audytorskie, no a w miarę rozwoju giełdy powstawały również firmy polskie. Tylko dowiedziałam się o tym, że taki zawód jest. I ten zawód wykorzystuje wiedzę z rachunkowości, ale w taki szczególny sposób, że jest się nie działem pomocniczym tej firmy, ale tak zwanym działem produkcyjnym. Wiedziałam, że chcę tam być. Ja bardziej z przekory nigdy nie lubiłem księgowości. Skończyłam handel zagraniczny, więc miałam całkiem inne plany zawodowe. Ja właściwie zakończyłem studia techniczne, jestem inżynierem po Politechnice Warszawskiej. W ogóle z wykształcenia jestem informatykiem. To był nowy zawód, nowe wyzwanie, nowe standardy i tak naprawdę wszyscy zaczęliśmy od nowa. I tu warto powiedzieć, że moim zdaniem giełda przyczyniła się do rozwoju całej profesji biegłych rewidentów, ponieważ od samego początku giełda, Komisja Papierów Wartościowych wymagały sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta. To nie było oczywiste ponad ćwierć wieku temu. Trzeba było zbudować zaufanie i właśnie wyspecjalizowane, profesjonalne firmy się tym zajęły. Cały czas nawiązujemy do tradycji i kolebki zawodu w Wielkiej Brytanii. Tam zawód biegłych rewidentów powstał od podstaw, to znaczy od zaistnienia obiektywnej potrzeby posiadania doradcy. W Polsce tego procesu nie było. W Polsce przedsiębiorstwa poznały biegłych w ramach wykonywania swego obowiązku poddania się badaniu. Wobec tego ta potrzeba korzystania z pomocy biegłych rewidentów nie jest... Ona musi się dopiero utrwalić. Jest bardzo wiele firm, które mając audytora, nawet jakby wcześniej nie myśląc o tym, jaką mogą mieć wartość z usług, które są świadczone przez audytora, później to doceniają, dlatego że widzimy to na posiedzeniach rad nadzorczych, kiedy możemy przekazać nasze wnioski z badania, które nie dotyczą tylko tego, że należy coś czasami poprawić w sprawozdaniu finansowym, ale tego, co firma może zrobić, żeby osiągać lepsze wyniki. Możliwość dodawania wartości poprzez właśnie funkcję nie tylko audytu, ale właśnie poprzez audyt przekazywania firmom pewnych rekomendacji i budowania czy wspierania tych firm w ich rozwoju. To daje ogromną satysfakcję. Struktura biegłych rewidentów na dzień dzisiejszy jest bardzo zróżnicowana. Średnia wieku jest 56 lat. Liczba osób, która jest wpisana do rejestru, to 7 tysięcy. Z tego prawie 4 tysiące nie wykonuje zawodu. Oznacza to, że w praktyce audytorskiej jest zaledwie 3 tysiące osób.
Młodzi ludzie uzyskują tytuł biegłego rewidenta z uwagi na to, że dzięki temu mają bardzo silną pozycję na rynku pracy. Tytuł biegłego rewidenta jest poświadczeniem najwyższych kwalifikacji z zakresu finansów, rachunkowości oraz podatków, wszystkiego razem mówię tutaj, w Polsce, w kraju. Kompetencje zdobyte w trakcie całej ścieżki dochodzenia do tytułu biegłego rewidenta, jak również później w pracy biegłego rewidenta, są niezwykle uniwersalne i bardzo przydatne w pracy na stanowiskach szeroko pojętych w finansach. Pamiętam, że jak zaczęłam kwalifikacje, grono biegłych rewidentów było właśnie dla mnie, przeze mnie postrzegane jako osoba takich starszych ekspertów. Czym jestem bardziej w zawodzie, widzę, że to bardzo ewoluuje. Jest dużo bardziej nowocześnie niż słyszałam od osób, które patrzą z zewnątrz na ten zawód. Ludzie chcą iść do przodu, nie chcą być jedynie postrzegani jako osoby siedzące w papierach, dodające liczby do siebie, przeglądające faktury. Są to osoby, które chcą patrzeć na firmę z punktu widzenia tego, co naprawdę firma robi. Dzisiaj rynek jest dużo bardziej dojrzały. Jak najbardziej ludzie młodzi chcą przychodzić do pracy, natomiast zmieniło się to środowisko, w którym pracujemy. Jest ono dużo bardziej uregulowane. Moim zdaniem jest trudniejsze. To nie jest ten okres, w którym wszyscy się razem uczymy. Tutaj już oczekiwania jak gdyby rynku są też dużo większe w stosunku do biegłych rewidentów. Cele, jakie powinna sobie Krajowa Rada postawić i do realizacji, obejmują dwa obszary. Pierwszy to jest doskonalenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, w zakresie badania sprawozdawczości finansowej. Drugim obszarem jest budowanie kompetencji miękkich wśród biegłych rewidentów, tak aby byli gotowi i zdolni do świadczenia usług doradczych, bo inna jest rola i pozycja biegłego rewidenta jako audytora, który przychodzi i sprawdza określone informacje, a inna jest, kiedy musi komunikować się z klientem i poszukiwać z nim wspólnego rozwiązania dla przedsiębiorstwa. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów już od momentu powstania w Polsce samorządu biegłych rewidentów ubiegała się o udział w pracach organizacji międzynarodowych. Nasz wpływ na kształt unijnych dyrektyw jako doradców reprezentujących zawód biegłego rewidenta określiłabym jako dość pokaźny. To był okres przede wszystkim dostosowania przepisów prawa polskiego do rozwiązań europejskich i międzynarodowych. Po kilkunastu latach funkcjonowania zawodu biegłego rewidenta po raz pierwszy tak gruntowna zmiana dotycząca przepisów, przede wszystkim związana z regulacjami dotyczącymi nadzoru nad zawodem biegłego rewidenta. Jedną z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o zawód w tym momencie, jest kwestia uregulowania tego zawodu przez rządy, przez organizacje rządowe i organizacje unijne. Implementacja w Polsce jest dość restrykcyjna. Wydaje się, że jest to obrona przez regulatora, próba obrony rynku z perspektywy niezależności. Natomiast my nieraz rozmawialiśmy z regulatorami, wskazując na nasze zasady etyki, zasady niezależności. Zabrnęliśmy, my to znaczy cały świat, w zaułek bez wyjścia. Niewiara w uczciwość ludzką, obiektywizm, w istniejące hamulce moralne i tak dalej, prowadzi do zastąpienia tego wszystkiego rygorystycznymi przepisami, które nie wiem, czy są takie skuteczne. Imię obiektywizmu jakoby tracimy olbrzymie źródło, po prostu marnotrawimy wiedzę biegłego rewidenta. Mogę mieć tylko wyrazić nadzieję, ustawy się zmieniają, zawód zostaje. Otwartość na wiedzę, na biznes, na gospodarkę,
odwaga w podejmowaniu decyzji, jeśli chodzi o rozwój firmy, i etyka, lojalność. Lojalność w stosunku do siebie, w stosunku do własnych zasad, jak i lojalność w stosunku do klienta. Uczciwość, przestrzeganie przepisów prawa, nawet jeżeli klient może być z tego niezadowolony. Profesjonalizm. Biegli rewidenci są twórczy w rozwiązywaniu problemów, ale ciągle zachowują ten właśnie sztywny kręgosłup moralny. My jako zawód przechodzimy przez takie same zmiany jak nasza gospodarka w Polsce. W 1991 roku, jak nasz zawód powstawał, to co się działo? Transformacja gospodarki, gospodarka rynkowa, powstaje pierwsza giełda. Co robi rynek? Rynek czeka na biegłego rewidenta. Kolejny okres, Unia Europejska. Znowu kolejne wyzwania. Nowe standardy badania, unifikacja tych standardów. Zaczynamy teraz patrzeć przez ryzyka, a dopiero później myślimy o próbkowaniu. I co? I czas globalizacji. Świat się zmienia. Tempo zmian świata jest ogromne, zarówno w swoim zakresie, jak i w swojej głębokości. To, co się dzieje, wymusza nowe technologie. Jesteśmy dzisiaj w erze informatyzacji. I teraz kolejne wyzwania przed biegłymi rewidentami. Musimy wprowadzić nasz zawód w erę cyfryzacji. Musimy pokochać big data. Nauczyć się nowego, polepszyć, zmienić nasze umiejętności, dlatego że tego od nas oczekuje znowu gospodarka, tego od nas oczekuje społeczeństwo. My wbrew pozorom jesteśmy takim zawodem, który gdzieś tam powinien zachowywać pełną stabilizację, konserwatyzm w działaniu, ale jednak zmiany, które wymusza świat, zmiany, które wymusza gospodarka, zmiany, które wymusza nowy biznes, zmiany, które wymuszają społeczeństwo, odbija się również na nas. Niestety gospodarka coraz bardziej staje się gospodarką złożoną. Globalizacja przy całych swoich korzyściach, jakie przynosi, przynosi też różnego rodzaju problemy. Jednym z tych problemów to jest zmniejszająca się transparentność gospodarki. Niektórzy biegli rewidenci podkreślam, mówią, że coraz mniej rozumieją z rachunkowości albo coraz trudniej im wychwycić ten rzeczywisty obraz biznesu ze względu na rosnącą złożoność i zarazem rosnącą możliwość ukrywania wielu rzeczy poprzez zapisy księgowe, nawet te zgodne z prawem. Jest coraz więcej informacji, zasoby informacyjne są coraz większe, za tym nie nadąża wiedza. Za wiedzą nie nadąża mądrość, a za mądrością nie nadąża dobrze pojmowana kreatywność. To jest problem współczesnego świata. W związku z tym, że dokonuje się przesilenie cywilizacyjne, czyli przechodzimy od gospodarki industrialnej, od cywilizacji industrialnej do cywilizacji nowej, cywilizacji rewolucji cyfrowej, cywilizacji bazującej na wiedzy, to rośnie rola wartości niematerialnych i prawnych. To, czego nie widać. Powstaje problem, jak to zmierzyć. Inwestorzy w procesie podejmowania decyzji biorą pod uwagę nie tylko to, jak zarabiamy pieniądze, co w ogóle robimy, jak zarabiamy, ale też po co taka firma jest, czemu ona służy, jak ona współgra w otoczeniu, w którym funkcjonuje. I raportowanie niefinansowe jest jednym z głównych elementów, które są brane pod uwagę. To pokazuje, że jakby skończyło się krótkie terminowe patrzenie na wartość firmy przez pryzmat zysku. Ta zmieniająca się rzeczywistość wymaga, żebyśmy jako środowisko biegłych rewidentów uczestniczyli w różnych wydarzeniach, w których uczestniczą również nasi klienci. Wcześniej mieliśmy takie nastawienie, że główne gremia dyskusyjne, w których my uczestniczymy, to takie, które były związane z naszym zawodem, czyli z badaniem sprawozdań finansowych, z audytem. Dzisiaj już wiemy, że musimy być wszędzie tam, gdzie są nasi klienci i to jest powodem, że w ostatnim czasie bardzo często angażujemy się, jesteśmy partnerem takich przedsięwzięć, które są nastawione na dyskusję o etyce biznesu, o wartościach w biznesie, o zarządzaniu wiekiem, o rozwijaniu talentów. Te wszystkie kwestie, one są tak zwanymi kwestiami niematerialnymi, wartościami niematerialnymi. One będą
w przyszłości decydowało o sukcesie firmy i one będą największym wyzwaniem naszych klientów i my musimy w tych rzeczach, w tych przedsięwzięciach, w tych konferencjach brać udział, by wiedzieć, jak wspierać naszych klientów, ale też by rozumieć, czego oni od nas oczekują. Bo moim zdaniem zawód biegłego rewidenta to zawód przyszłości, głównie dlatego, że jeżeli będą decydowały o wartości firmy, te wartości niematerialne, to wszędzie tam jest potrzebny biegły rewident, który będzie potwierdzał, że te dane, te kwestie nieuchwytne są rzeczywiste, potwierdzone z tym, co jest w raportowaniu. Jacek Hryniuk w zawodzie biegłego rewidenta od 25 lat. Anna Rusek, biegły rewident od 8 lat, w zawodzie 13 lat. Barbara Misterska-Dragan. Krzysztof Burnos. Ewa Sowińska. Maria Rzepnikowska. Adam Kęsik. Magdalena Nandzik, jestem biegłym rewidentem od 2 tygodni. Doktor Zdzisław Fedak w zawodzie jakieś 70 lat. Byliśmy jako biegli rewidenci, jesteśmy biegłymi rewidentami i będziemy biegłymi rewidentami.